stronę. Trzeba się ruszać. Ciekawe, dokąd to prowadzi. To pewnie kocioł, do którego nie mogłam wejść. Chyba jest uszkodzony. Ucierpiał od trzęsienia ziemi. To jest kuźnia? Zdaje się, że wytwarza części maszyn. Wiedzą, że tu jestem! Te kuźnie... Może uda się po nich wspiąć, by dotrzeć na drugą stronę. Chyba mogłabym tu skakować. Mogłabym się tam wspiąć. Thank you.
ciągle się do siebie zbliżają. Jeden skok wystarczy, żebym dostała się na następny. Wygląda, jakby maszyna przechowywała płyn w swoim ogonie. Ciekawe po co. Po tym dostanę się do wywietrznika. Żyrafa. Trzęsienie ziemi musiało zakłócić ten proces. Kurczę, skrzydło się trzyma. Muszę tylko odsłonić rdzeń i zdobyć tę dominację. Dobrze.
Dobra, pora zabrać dominację. Pora zdobyć więcej dominacji. Więcej niepełnych dominacji. Wygląda na to, że żyraf blokuje tę platformę. Muszę znaleźć inne wyjście. Zdaje się, że pod rdzeniem jest trochę miejsca. Być może jakoś się przecisnę. Tylko spokojnie. Lepiej nie spaść. Już prawie. Lepiej tego nie powtarzać. Najwyraźniej kotły produkują też łowcę płuc. Ten żyraf nigdzie się nie wybiera. Jeśli wyczuję moment, te wywietrzniki pozwolą mi przejść. Wydaje się, że jedyne przejście prowadzi górą.
czyli dlatego kocioł nie wypuścił żyrafa przed tym. Zauważyły mnie. Wtedy dotrę do głowy. To metalowe ramię. Muszę dobrze wyliczyć czas skoku. O, towarzystwo! Prawie?
Głowa jest na swoim miejscu. Olbrzym naprawiony. Ale to metale w ramię go zatrzymuje. Może jak zdominuje żyrafa, to fala uderzeniowa go uwolni. Działam. Dobrze jest znów odetchnąć świeżym powietrzem. Widok też niezły.